Cześć, witam Was w tłusty czwartek. Przyznajcie się, ile pączków już dzisiaj zjedliście i jaki pączek jest Waszym ulubionym? Ja za pączkami tak średnio przypadam, a już w ogóle nie lubię tych z dżemem, jeżeli już to z jakąś czekoladą, z toffee, coś takiego. Uwielbiam faworki, to są moje faworyty po prostu, jeżeli chodzi o tłusty czwartek. Dajcie znać, jak u Was. A ja dzisiaj przychodzę do Was tutaj na ekran w dwóch sprawach. Pierwsza to znowu małe czytelniczo-literackie polecajki, a druga to taki mały haul z Action, mojego nowego, ulubionego sklepu. Ale do tego dojdziemy. Na początek chciałabym wspomnieć o książce papierowej, mianowicie Beata Worobyc, Rubinowy książę. Tą książkę kupiłam w sumie przez przypadek, można powiedzieć, na jednej ze stron, o Jezu, teraz zapomniałam, jak się nazywała, taki antykwariat stary. Były po prostu książki za naprawdę fajne ceny, no i dobierałam sobie coś, żeby mieć tam fajny koszyk bez przesyłki, wiadomo. No i tak pomyślałam, że Rubinowy książę, ciekawie brzmi ten tytuł, więc wezmę. Książka jest w sumie fajna. Mamy tutaj coś ciekawego, trochę inny świat niż zwykle. Fajna tematyka. Mam do niej tylko jeden mały problem, że jak lubię sarkastycznych i ironicznych bohaterów oraz dowcip w książce, to tutaj jest go aż trochę za dużo i w pewnym momencie wydawało mi się, że niektóre sceny powinny być napisane normalnie, a jednak gdzieś tam jakiś taki dowcip się wkradł i nie do końca mi to zagrało i troszeczkę mi to przeszkadzało. Swoją opinię już na naszym Facebooku też pisałam wcześniej, bo to już czytałam jakiś czas temu tą książkę w sumie. I autorka napisała, że druga część jest już trochę mniej humorystyczna. Tak, drugi tom jest to Szafirowa szwaczka, którą mam już na swojej półce w Legimi i zamierzam po nią sięgnąć lada moment. I zobaczymy, jak to będzie, bo faktycznie tematyka jest fajna. Postać czerwonej salamandry kojarzyła mi się trochę z Aileen ze Szklanego Tronu. To jest taki właśnie silnej, samowystarczającej, sarkastycznej, takiej trochę złośliwej bohaterki. Ja takie bardzo lubię dziewczyny i w ogóle jest bardzo fajny tutaj właśnie komplet bohaterów, taka zbieranina. Cała ta historia, tematyka jest naprawdę ciekawa i warto po tą książkę sięgnąć. Zobaczymy, jak jest druga część. Jak ją tylko przeczytam, to też do Was wrócę i dam znać, jak to wyglądało. Teraz, jeśli chodzi o e-booka. Chciałam powiedzieć parę słów o Bogobójczyni. Bogobójczyni była obecnym hype'em w bookmediach, ponieważ na początku stycznia jakoś miała premierę, jeżeli dobrze pamiętam, już pod koniec grudnia przedpremierowo niektórzy chyba ją czytali, bo gdzieś mniej więcej z tego okresu już mi się pierwsze komentarze na jej temat pojawiały na stronach, które obserwuję. I co muszę przyznać, ja miałam niesamowicie wysokie oczekiwania względem tej książki. Miała być genialna, świetna, bez wątku romantycznego, co już mnie zachwyciło, bo ja tych wątków nigdy nie lubię i no, czytam jak są, no to są, ale najczęściej są tak średnio prowadzone i nie przepadam za nimi, szczególnie gdy wychodzą na pierwszy plan w książce i fabuła gdzieś tam z tyłu tylko depcze jej po piętach. Więc jak usłyszałam, że nie ma wątku romantycznego, no to mówię, Boże, cudownie, to jest książka dla mnie, w końcu coś fajnego. No i zaczęłam czytać i nie miałam problemu, żeby tą książkę odłożyć. To się zastanawiałam, czy do niej wrócić i tak ją poczytywałam. Dość długo ją w sumie czytałam też, bo chyba ze dwa tygodnie. Nie jest to długa jakaś książka, więc samo to już po sobie mówi. No tak, ma 330 stron tutaj na e-booku moim, więc no, to jest suma summarum w miarę krótka pozycja. Ogólnie jest fajne. Jest fajny świat, ci bogowie są ciekawie opisani. Zbieranina bohaterów, no też takie różne postacie. Wątek romantyczny jest.
Co prawda jest zminimalizowany do absolutnego minimum i nie wpływa tak naprawdę jakoś bardzo znacząco na fabułę i nie przyćmiewa jej, ale mimo wszystko jest, więc mówienie, że go nie ma, nie jest do końca prawdą. Także to jest kolejny powód, dla którego boję się zawsze czytać opinii o książkach wcześniej albo sięgać po nie, gdy jest na nie duże zapotrzebowanie, jest duży popyt, taki mi wszyscy czytają, wszyscy o tym mówią, bo zazwyczaj się wtedy rozczarowuję, bo mam naprawdę wysokie oczekiwania i ta książka ich nie spełniła. Gdybym podeszła do niej po prostu jako do zwykłej książki, prawdopodobnie oceniłabym ją lepiej. No ale i tak po drugi tom, który wyjdzie, bo w ogóle byłam pewna, że to ma być jednotomówka, się okazało, że nie. No więc jak drugi tom wyjdzie, to po niego sięgnę, bo ciekawi mnie ta tematyka. Ale zrobię to na spokojnie, bez jakiejś tam większej presji, tak? Na luziku. W kwestii audiobooków mogę Wam polecić w audiobooku na pewno Wypieki defensywne. Zaczęłam je czytać, tak? Tutaj okładkę wkleimy profesjonalnie. Wypieki defensywne zaczęłam czytać też w e-booku, bo na niej również jest niesamowicie, że jest świetna, zabawna, ojej, ojej, ojej. A mi tak ciężko szło, nie mogłam się jakoś wdrożyć w tę książkę i mniej więcej w połowie przeniosłam się na audiobooka, którego słuchałam się dużo, dużo lepiej niż jednak czytało mimo wszystko. Książka jest sympatyczna, przyjemna, ale nie jest jakaś bardzo fajna. Przeszkadzało mi to, że bohaterka ma tylko 14 lat, jakoś mi to wszystko tak ze sobą nie za bardzo współgrało. Nie wiem, taka. Jakoś tak dziwnie mi się to przeczytało, nie? Ale do słuchania jest w miarę przyzwoita. Co mogę polecić? No to kryminały. Sama najczęściej na audiobooka wrzucam sobie kryminał albo thriller, ponieważ je się czyta bardzo dobrze. I tutaj chętnie polecę Wam trylogię Krugły i Michalczyk Marka Stellara. Rykoszet, o którym już też Wam mówiłam. Bardzo fajna, bardzo dobra książka, gdzie narracja jest dwutorowo w przeszłości oraz teraźniejszości. Mamy Twardego Zawodnika, w którym akcja dzieje się, tak, już po tych wydarzeniach później. I mamy tam dość ciekawy zabieg, taki zwrot akcji, który już na pierwszych stronach już sprawia, że czytelnik ma takie co? Ale jak? I naprawdę fajnie, ciekawie poprowadzona historia. Oraz wieńczymy całą tą trylogię książką Cień, która też jest bardzo fajna, fajnie poprowadzona fabuła. Mamy tam trochę humoru, także rozmowy między Michalczykiem a Krugłym w każdym z tych trzech tomów są po prostu naprawdę rewelacyjne. Bardzo fajnie się to czyta, znaczy czyta, no ja akurat słucham. Do tego lektorzy bardzo fajnie dobrani, fajnie akcentujący wszystkie niuansiki, więc naprawdę do czytania jest to, czy słuchania, jest to bardzo, bardzo fajna pozycja. Także Marka Stellara, polecam serię Inspektor Krugły oraz prokurator Michalczyk. I teraz odnośnie action mojego ukochanego nowego sklepu, który uwielbiam ponad wszystko. Z racji, że stres, tak, każdy z nas jest przebodźcowany. Nie ukrywajmy, to jest prawda. I musimy znaleźć sobie coś, co sprawi, że troszeczkę się wyluzujemy, od elektroniki odłączymy i skupimy się na czymś po prostu innym. Polecić mogę kolorowankę dla dorosłych, ponieważ są tutaj po prostu przepiękne wzory. Bardzo, jak widać, drobniutkie jakieś miejsca, tak do zarysowania, malutkie punkciki, takie bardzo szczegółowe, cudowne, po prostu przepiękne te wzory. No polecam Wam naprawdę z całego serca. O, tutaj się pochwalę jednym pełnym moim. Już porysowanym, pokolorowanym. Pełna dowolność oczywiście w kolorowaniu. Nie ma tu żadnych wyznaczników co jak, więc możecie po prostu swojej wyobraźni pozwolić polatać. A jeśli jeszcze chcecie coś, co już zupełnie wyłączy Wam mózg i pomoże, pozwoli mu wypocząć, jest coś, co odkryłam, po prostu obecnie uwielbiam. Są to wyklejane obrazy z takich małych kamyczków. To jest, no powiem Wam, to jest tak rewelacyjna czynność. Ja przy tym tak odpoczywam.
No i zobacz, mamy takie duże, 40 na 60, tak? Tak akurat, jak to się mówi, w stole mieszczą. 30 na 40 takie mniejsze. No zobaczcie, jaki to jest piękny. Ja już widzę, jak on będzie u mnie na ścianie wisiał po prostu. Jest rewelacyjny. Tak, tutaj mamy słonia taki, czyli nasze azjatyckie klimaty. O, i jeszcze taki on tukany. No przecież to jest coś cudownego. No tylko zobaczcie, jak to w ogóle wszystko pięknie wygląda. Ładnie się błyszczy. I to jest naprawdę czynność tak relaksująca. A jeszcze sobie puśćcie albo właśnie jakieś audiobooczka w tle, tak, żeby sobie leciał, żeby sobie słuchać. Albo muzyczkę polecam Zbigniewa Wodeckiego, świetnie się słucha do wyklejania. Czy klasykę polskiej muzyki, lata 60., 70., 80., tak, polskie utwory właśnie z tych lat. Jest taka playlista na Spotify, którą bardzo dobrze się słucha, świetnie pasuje i potrafi tak wyciszyć człowieka, żeby się zrelaksował po całym dniu pracy i mógł pójść spać i odpoczywał i miał energię i siłę na kolejny dzień pełen wrażeń. Także tym, którzy jeszcze pączków nie jedli, życzę smacznego i pamiętajcie, napiszcie nam koniecznie w komentarzu, czy czytaliście te książki, o których wam mówiłam, czy może planujecie je przeczytać lub przesłuchać, czy też wyklejacie i wiecie coś o tym, a może wolicie kolorować albo układać puzzle, które też są genialne i też bardzo lubię, a może jeszcze jakieś inne, jak to się mówi, zapomniane trochę techniki relaksacyjno-robótkowe preferujecie. Dajcie nam znać koniecznie, napiszcie w komentarzu, tak? Bo wasza aktywność zachęca nas do cięższej pracy i do wkładania jeszcze większego serca niż już dajemy na ten kanał. Także dobranoc.